Stowarzyszenie Patriotyczny Mielec od 2013 roku stara się upamiętnić postać Wojciecha Lisa i Konstantego Kędziora, mieleckich żołnierzy wyklętych, którzy zostali zamordowani w 1948 roku przez Wojciecha Palucha, który wcześniej należał do oddziału Wojciecha Lisa. Został zerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa i zastrzelił Lisa i Kędziora w czasie snu właśnie przy leśniczówce Pateraki. Dzisiejsze uroczystości zgromadziły również przedstawicieli Stowarzyszenia Kielecy Patrioci oraz kibiców Stali Mielec. Dzięki Bogu, bohaterów!